Zgromadziliśmy się po to, by uczcić minione święta majowe. Oto kilka ważnych faktów z historii Polski. Dzień flagi jest świętem państwowym. Polska flaga jest biało-czerwona. Jest symbolem państwowości. Zwykle wywiesza się ją z okazji ważnych uroczystości państwowych. 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił konstytucję, która do dziś jest symbolem nowoczesnego myślenia politycznego i patriotyzmu. Konstytucja porządkowała sprawy polityczne i społeczne naszego kraju. Tego dnia Kościół obchodzi święto Matki Bożej Królowej Polski. Sam król Jan Kazimierz powierzył Polskę Matce Bożej opiekę. Złożył on śluby wierności w katedrze lwowskiej, a przysięgając szerzenie kultu Maryi, złożył przed jej obrazem berło i koronę królewską. Zapraszamy na występ pod płaszczem Maryi. Maja radość budzi, w ten dzień wolność łączy ludzi. W całym kraju wiszą flagi, to jest święto wielkiej wagi. Defilady w każdym mieście, sztandar w górę hej podnieście, a na piersi orzeł biały, dumny ze mnie Polak mały. Niech żyje majowa rocznica, niech woła radośnie duży i mały, sztandar dumnie na wietrze powiewa, a na nim orzeł biały. Grają trąby, dzwonią dzwony, radość dziś napełnia kraj. W Polsce wielkiej, odrodzonej, wiwat, wiwat, 3 maj. Maryjo jedyna. Za to, że umacniasz naszą wiarę,
za to, że wzmacniasz nas nadzieję, za to wszystko pokorne składam pokłony Tobie, Maryjo, Królowo Polskiej Korony.
serca porusza. Do Ciebie mam pełne zaufanie, przy Tobie nic złego mi się nie stanie. Matko, dla Ciebie bukiet przynoszę, w bukiecie piękne kwiaty, dla Ciebie serce w modlitwie wnoszę, jak dobry w czynu w koszy pękaty. Jakże jesteśmy szczęśliwi, my polskie dzieci, wolny mój rodzony kraj. Jakże dziś nam biały orzeł świeci w dniu 3 maja. Dziś wy wolnej Polsce naród cały święci ten dzień radosny, dzień wolności i chwały, piękne święto wiosny.
wojennych zamieci. Za wolność ginęli dorośli, za wolność ginęły dzieci. Teraz rzeczywiście trzeba się modlić, prosić Matkę Bożą, żeby się wstawiała i swojego syna i wypraszała pokój dla naszej ojczyzny, ale całego świata. Także bardzo dziękujemy wszyscy za te dostarczone nam przeżycia takie patriotyczne. Dziękujemy pani Justynie, pani Iranie i wspomagającej pani Karolinie i wam wszystkim. Jeszcze raz gorące brawa.